Szczęść Boże, coś Wam powiem. Po wszelkich trudach i zmęczeniu musimy uważać, aby nie opaść sił na finiszu. Jak powiedział święty Cyprian, drodzy bracia, musimy mieć cierpliwość i wytrwać, abyśmy po tym, jak zostaliśmy dopuszczeni do nadziei, prawdy i wolności, mogli tę właśnie prawdę i wolność osiągnąć. Przecież po wielkim wysiłku należy się zregenerować, coś zjeść, aby to nie prowadziło nas do nadmiaru, by nasze serce nie stało się przez to ociężałe. Obżarstwo i zmęczenie prowadzą do kolejnego grzechu, jakim jest lenistwo. Antidotum, które oferuje nam Jezus, brzmi: czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Modlitwa ma element proroctwa, o którym zapominamy. Ona pozwala nam przejść od ogółu do szczegółu, od widzę do patrzę na życie w jego najgłębszej istocie. Można ją nazwać nadprzyrodzonym widzeniem, bo pozwala nam dostrzec prawdę, którą jest Bóg. Patrzymy wtedy Jego oczami. Modlitwa jest naszym osobistym dialogiem z Bogiem. Podtrzymuje nas w Jego obecności i pozwala przyjmować dary Ducha Świętego i zdobywać Jego owoce. Tym najbardziej przez nas oczekiwanym owocem jest miłość, bo tej nigdy nie jest za wiele. I sąd, który się odbędzie nad nami, właśnie będzie dotyczył tego, jak ten talent do miłości wykorzystaliśmy. Kiedy dziś słuchamy słów Jezusa, czujemy taką wielką troskę z Jego strony o każdego z nas. On wie, że czekają nas sytuacje, które mogą nami zachwiać i poranić. Dlatego wręcz, jak rodzic mówi do nas, uważajcie na siebie. Diabeł będzie nie tyle nas skłaniał do jakichś strasznych czynów, ale będzie się starał zamknąć nam drogę do łaski Boga, do naszego źródła. Przecież największa tragedia dla złego jest wtedy, gdy człowiek z całą świadomością swej zależności od Boga przyjmuje Boże dary. Gdy serce człowieka stanie się ociężałe, nie będzie zdolne do przyjęcia tej miłości. I gdy zabraknie w nas miłości, skupimy się na sobie, ogrodzimy się i zamkniemy w swoich przyjemnościach. Chrystus mówi, że od naszego postępowania zależy jakość naszego życia. Mamy przy tym czuwać i modlić się w każdym czasie, bo nie wiemy, kiedy nastąpi koniec. W przestrzeni publicznej trwa wielka wyprzedaż, tak zwany Black Friday. Jednak nie da się nam zaspokoić wszystkich naszych pragnień i popadamy w niezadowolenie. Łapiemy się na tym, że zdobędę tę jedną rzecz, a później już będę szczęśliwy. Oszukujemy samych siebie, bo wiemy, że za chwilę będą inne zachcianki. Naszym źródłem radości nie jest posiadanie, ale relacja z Bogiem. Dlatego słyszymy dziś, czuwajcie i módlcie się. Módlcie się w każdej waszej sytuacji życiowej, by w chwilach pokusy móc wybrać przede wszystkim Boga. On nam powinien wystarczyć. Dzięki Niemu możemy spoglądać na świat, na siebie, na Stwórcę, w pokoju serca płynącym z wiary, że to właśnie On się o wszystko zatroszczy. To On da nam to, co naprawdę nam jest potrzebne teraz i w wieczności. Zawołanie czuwajcie przeprowadza nas do nowego roku liturgicznego, do Adwentu, który jest właśnie czasem czuwania na przyjście Pana, na Jego narodziny. Nadszedł czas, by wyjść z zadłużenia teraźniejszości i zabrać się do pracy na rzecz lepszej przyszłości.